oficjalnie zaczynam film o lądku Zdroju przy największej atrakcji, czyli moście krytym przerzuconym przez rzekę w lądku Zdroju. Jedyny taki most w Polsce. Zbudowany został w latach 30. XX wieku w celu połączenia dwóch obiektów senatoryjnych. Majestatycznej willi położonej przy ulicy Spacerowej, tak zwanym Zamku Bieli, czyli tamten. Może go z drugiej strony pójdę później zobaczyć. Nazywanego również Pałacem Białej. Oraz dawnego budynku zabiegowego przy ulicy Kościuszki. Most znajduje się niedaleko Parku Zdrojowego. Dla mnie przepiękna budowla. Tak prawdę mówiąc, dla niej tutaj przyjechałem. Oczywiście góry też były celem, ale głównym celem moim było zobaczyć ten most. Natomiast nie da się go sfotografować z tamtej strony, gdzie posiada dwie wieżyczki. Od tamtego białego zameczku, czego oni tam mówią, nie da się wejść, jest teren zamknięty, jest na dzień dzisiejszy nieużywany, widzę, że chyba jest w remoncie, a w dole płynie Biała Lądecka. Ja tu przychodzę codziennie, żeby chwycić jak najlepszy kadr. Nagrywam teraz, bo słońce mi świeci z tyłu, a jutro o tej porze będę w górach. Zdrój Jerzy, najstarszy w Polsce, założony w 1498 zakład kąpielowy Stary Jerzy. Niżej mamy Nowy Jerzy. Nowy Jerzy wzniesiony w latach 1914-1916. Znajduje się u podnóża wzgórza Świętojerskiego, bezpośrednio nad ujęciem wody termalnej. W budynku znajduje się basen do kąpieli radowo-siarczkowych, łazienki, emanatorium radonowe i pijania wody. Idę teraz do Parku Zdrojowego. Kilka kadrów. Stop przed Eptą, o właśnie. Czyli skracaniem sobie. Lądek Zdrój, miastem festiwali. Akurat odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Tańca, 25 od 30 czerwca do 8 lipca. Wczoraj nie miałem siły po tych górach 20 km zejść, ale dzisiaj przyjdę na fajne przedstawienie. Dzisiaj mam dzień odpoczynku, w lądku Zdroju zostaję. A tutaj jest Aleja Drzew Modrzewiowych w 1782 roku. Pomnik przyrody. Witam w Parku Zdrojowym imienia Jana Pawła II. Na wprost mamy kaplicę zdrojową. Z tego co przeczytałem, jest to sanktuarium maryjne w tej chwili. Powstał z fundacji hrabiego Zygmunta Hoffmana w 1679 roku, a rok później poświęcił go dziekan podchorski. Decyzją papieża Jana Pawła II został podniesiony do rangi sanktuarium uzdrowienia chorych w dniu 18 października 1999 roku. W ołtarzu głównym znajduje się barokowa figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz osobliwe obrazy i malowidła ścienne. Później tam wejdę, jeżeli będzie otwarte. A ten napis tego lądka Zdroju to tak słabo zrobili. Nie da się tu zrobić jakiegoś fajnego zdjęcia ani tego napisu sfilmować. No ale widać. Lądek Zdrój. Park Zdrojowy imienia Jana Pawła II. Park Zdrojowy w lądku Zdroju. Najstarsze założenie parkowe lądka Zdroju, dawny kurpak, powstały z przekształcenia ogrodu urządzonego w 1782 roku. Nad parkiem góruje piękny, wizytkowy wręcz dla lądka Zdroju widok na Zdrój Wojciech. Przed nami jest właśnie Zdrój Wojciech, w którym nabieram codziennie wodę. W sezonie letnim teraz jestem, są koncerty, jest tam basen geotermalny. Zdrój Wojciech, dawniej Marienbad, wzniesiony w latach 1878-1880 na miejscu starszego XVII-wiecznego zakładu kąpielowego. Gmach powstał na centralnym planie, przeciętym w osiach symetrii czterema skrzydłami. Środek budynku zajmuje basen, nad którym wybudowano imponującą kopułę wzniesioną na tamburze na wysokości 39 metrów. Dekoracje zewnętrzne i wnętrz zostały utrzymane w formach neorenesansowych. W zakładzie poza basenem kąpielowym z wodą termalną znajdują się łazienki, gabinety do zabiegów balneologicznych, pijania wody
i pokoje hotelowe. Ja idę właśnie się teraz napić wody. Ja idę do środka nalać sobie wody, bo mi się już skończyła. Piję tą wodę, też w Polanicy piłem, w dusznikach nie piłem. Bo w dusznikach była chyba tylko w pijalni płatna. Andrzej Zawada, twórca himalaizmu zimowego, geofizyk, taternik, alpinista, patron Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju. Ja idę do pijalni wód w Szczudełka Wojciech. Kurczę, muszę pilnować czasu, bo o 12 jest hejnał w Lądku Zdroju. Woda swoista, słowo zmineralizowana, florkowa, radonowa, termalna. Chcę zatrzymać, przeczytać. Przeciwwskazaniem z chorobą wrzodowa żołądka dwunastnicy i biegunki. Na balkonie widokowym w Zdroju Wojciech i część wejściowa dół. Można kupić różne szampony, gadżety. Jedyne fajne miejsce, gdzie można zobaczyć ten most, jak to wygląda. Tutaj oczywiście z tej strony, gdzie ja stałem gdzieś tutaj, to z tej strony są budynki, nie da się zobaczyć. Most, zrobione zdjęcie z drona. Pocztówki z historii, to jest w parku. Nie jest oczywiście moje zdjęcie. I z tej strony, znaczy nie, o przepraszam, ja stałem tutaj. Ja stałem tutaj, dobrze, bo tu są dwie wieże. Z tej strony tu wchodzi w budynek. I tu jest droga, którą przyszedłem. Tu gdzieś mieszkam. Tu stałem, dokładnie. I tu by było najlepsze miejsce do robienia zdjęć temu mostowi. Niestety na tej posiadłości się nie da wejść. Źródło Mariana Dąbrówka, źródło kryte podczas prac budowlanych w 1679 roku. Nazwę źródło Marianny, Marian Brun, pochodzący z imienia królewny Mariany Orańskiej, nadano mu podczas uroczystości, jak odbyła się tutaj 23 kwietnia 1838 roku z udziałem królewny Marianny i jej męża Albrechta. Na ławeczkach w parku znajdują się opisy kobiecych przywarczy zalet, altruistyczna. Tu jest czarująca. Tu jest subtelna. A tu jest seksowna. Tych ławeczek jest cały park, nie wiem, ze 30. Na każdej jest tabliczka. Ja nie będę wszystkich nagrywał, bo to nie ma sensu. Idę do pasażu spacerowego i do tego pięknego sanktuarium. W pasażu spacerowym przerobionym na kafejkę. Jest tylko kafejka, więc tam nie będę nagrywał. Idziemy do sanktuarium. Ciekawe, czy jest otwarte. Matki Bożej, uzdrowicielki, uzdrowienie chorych, o tak, chyba jest zamknięta. Dzisiaj środa, 5 lipca, o 16 jest dziękczynienie, błaganie dla Macieja w dniu urodzin, więc muszę przyjść, wtedy zobaczymy, jak ten kościółek wygląda. Znajdujemy się do takiej ala plaży. Widzę, przynajmniej sobie miejscowi taką plażę tu zrobili. Na białą lądecką. Moczyłem tutaj nogi pierwszego dnia. I nie wiem, czy czasami nie od tego mam przeziębienie tej rwy. Pomnik ku czci wielkiego człowieka, który dzisiaj... Wielkiego Polaka, o tak.
mała niepozorna rzeczka. A w 99 tutaj też była powódź, to był w 97, to była ta, w ogóle była wielka powódź na całym Dolnym Śląsku. Ruiny kościoła, ale to do niego dojdę, jak będę wracał do Starego Miasta. Jeszcze na tym pobycie nie było słowa Szachulcowy, przynajmniej górna część Szachulcowo wykończona. Kamienny most Jana Nepomucena. Most zniesiono w 1565 roku. Rzeźba świętego Jana Nepomucena powstała w 1709 roku. Wzorowana jest na figurze patrona Czech znajdującego się na moście Karola w Pradze. Piękne są te mosty kamienne, taka ciekawostka. Ten most przetrwał wszystkie powodzie. Jak mi tu nie szczekaj, bo psujesz mnie filma. Aha, bo ten piesek przechodzi, to tamten szczeka. I na moście kamiennym z figurą Jana Nepomucena. I targ miejski. Jestem tu trzeci dzień, dopiero pierwszy raz widzę, że ten targ działał. Dzisiaj co jest za dzień? Chyba środa? Tak, środa. A bo to zawsze po południu przychodzi. Stary rynek Lądek Zdrój znajduje się w częściowym remoncie. Oczywiście kamienice nie, a na wprost XIX-wieczny ratusz, z którego codziennie o godzinie 12. I właśnie na to przyszedłem dzisiaj, bo jutro znowu o tej porze będę w górach. Odgrywany jest hejnał lądecki. Dookoła 17-18 wieczne kamienice, barokowo-renesansowe. Herbem Lądka Zdroju jest dwuogoniasty lew. Nie wiem, czy tutaj będzie go widać. Ale tam nad wejściem jest. Tak, widać. A z tyłu ratusza znajduje się kolumna Świętej Trójcy z 1739 do 1741 była robiona jako wotum dziękczynne po pożarze. Piękny rynek, bo jest naprawdę bardzo ładny. Nie jest jeszcze praktycznie, jest, kilka jest odnowionych tych kamienic barokowo-rokokowych, a nie renesansowych, jak powiedziałem. Ale są naprawdę bardzo ładne. Tu na przykład mamy piękną odnowioną, w środku nie. I kolejna odnowiona, tylko już bardzo dawno temu. No i tam trochę starsze. Ale jak on był cały odnowiony, to według mnie jest to numer jeden rynków. Na pewno na Dolnym Śląsku. Jak będzie odnowiony, to według mnie numer jeden w Polsce. Malutki, kompaktowy i przepiękny. Oczywiście osiada to, co ja uwielbiam, czyli kamienice podcieniowe, w których można się schować podczas deszczu, burzy, czy schłodzić się. W tym domu tworzył Michał Klachr, pies starszy. Ten pan Michał Klachr starszy, mieszkający w tym pięknym budynku z tyłu, przy którym szybko nagrałem, stworzył właśnie, wyrzeźbił tą kolumnę. W ogóle cała rodzina była rzeźbiarzami. Cały czas wiercą, bo tam ciągną dalej kamienną drogę w kierunku Parku Zdrojowego. Z Parku Zdrojowego do centrum miasta jest jakieś 10 minut na piechotę. Wzdłuż rzeki Białej Lądeckiej. I w głębi mamy kościół parafialny, do którego zaraz pójdę, z tym, że tam jest też remont. Wyjątkowy spacer pod cieniami w Lądku Zdroju. I takie fajne wgłębienie w podcięgę. Wszystko pozamykane, kurczę.
sikać, tu były knajpy. Tutaj jest fajna knajpeczka. Herbaciarnia. Oczywiście to wszystko jest niewyremontowane. Ratusz niby zajął jakieś pierwsze miejsce w czymś. Dom handlowy, restauracja pod filarami, stary. Myślę, że od czasów upadku socjalizmu tutaj nic nie było. Mówię, mnie rynek urzekł. Jak zostanie wyremontowana, myślę, że zostanie w najbliższych kilku latach, to będzie perełka. Już jest. A będzie jeszcze ładniej. Po hejnale. Wiem, lądek jest w remoncie, przynajmniej na razie drogi. Od rynku też odchodzą zabytkowe kamienice. Całkowicie chyba puste. Chyba nikt tu nie mieszka, coś mi się wydaje. Też mogę się mylić. Na dole wszędzie sklepiki, kramiki. Kiedyś to wszystko działało. Zobaczcie, co to za kościół jest otwarty. To jest jakiś zabytkowy. No, kościół oczywiście odnowiony. Tu jesteśmy na placu budowy. Nie wiem, tego chyba tamtej strony da się wejść do kościoła, tu pewnie jest. Kościół jest zamknięty dla zwiedzających, ale muszę powiedzieć, że zapach kadzidła i chłód. Też z tej strony wejdę na rynek, ostatni już kadry rynku. Rano zacząć padać deszcz, niby już jest w prognozie, że już tu pada, albo jeszcze nie pada. Jutro będę w górach znowuż. O, szmurki się widzę, piętrze, ma być burza za jakieś 2 godzinki.
otwarte są, więc wchodzę. A to chyba jest podwórko. Co tu pisze? Podlej. No i ruiny kościoła miały być zagospodarowane, miała być tutaj w środku galeria handlowa, u góry punkt widokowy, ale z tego co mi tu mówili miejscowi, to jakoś umarło podczas tego co było przez 2 lata, tej głupizny. Ktoś chciał zainwestować, ale się wycofał w ostatniej chwili. A tu mamy też remont do starego rynku. Będą też pewnie kociłby. Ja uciekam, żebym jeszcze przed deszczem zdążył do mojego hotelu się dostać. Ale te ruiny są naprawdę piękne. Ten kamień, ta wieża jest naprawdę solidnie zbudowana. Tam nie widać żadnych. No tutaj, gdzie są cegły, no to tynk spada, ale sama wieża piękna. No, idzie ostro burza. Poszła bokiem, chyba że jeszcze tam przyjdzie dopiero, ale pogodynka się nie sprawdziła, kropla nie spadła, wyszło słońce, więc jeszcze dokręcę te kamienice, bo ja już tu nie przyjdę, ponieważ jutro idę znowu już w góry, a pojutrze już wyjeżdżam rano. No i tu nie dokręciłem tego 16-wiecznego słupa, który był pręgierzem. Bym przeleciał przy punkcie informacji turystycznej. Budynek z ładnie powalowanymi okiennicami. A czy to chyba raczej to są zaślepki okiennic, bo tu nikt raczej na dole pewnie nie mieszka. A i może tutaj też nie, ale dobra, nieważne. Fajnie to wygląda. Właśnie tak chodzę i takie smaczki wyłapuję. Dochodzę w okolice mostu. Tu jest też fajna restauracja na dole nad rzeką. Ma stoliki. Z tej strony mostu. U góry jest ten biały zameczek, ale teraz idę na obiad, więc teraz go nie będę nagrywał. To jest też jeszcze jedyne miejsce, gdzie można ten most zobaczyć. Jeszcze ostatni rzut oka z tego ujęcia na most. No a most wychodzi w tym budynku. Chyba w tym tutaj przesmyku dokładnie się kończy most. Od strony, od której można podejść. Według mnie dokładnie w tym miejscu wychodzi się z mostu. Czy jest oznaczenie leczenia apteki, czy nie wiem, to jest znak lekarzy. O, i tak wygląda przy idealnym niebieskim niebie. Przyszedłem, ja tu przychodzę 3 razy dziennie, żeby złapać idealny kadr. Ciężko, kurczę, przechodzę na ten murek. Muszę mu zrobić ładne zdjęcie z tym tam zameczkiem w tle. Myślę, że to nie ja pierwszy tutaj na ten murek wchodziłem, ale niestety muszę zrobić mu ładne zdjęcie. Nie moja wina, że nie ma dostępu. O, i tu będzie piękny kadr. No i tu widzimy, jak wchodzi w budynek. Myślę, że ludzie sobie zasadzili, żeby im dalej turyści nie wchodzili. Ale ja se wszedłem tutaj. Tu stąd jest piękny widok. Tu powiedziałem, że kiedyś było wejście do zdroju. Teraz jest ono zamknięte. I ten piękny, klimatyczny budynek u góry. Niezamieszkały. Grozi zawaleniem. Na dole były jak zwykle sklepiki, które dzisiaj akurat działają. Ja idę na obiad polecony przez panią, u której mieszkam. Pani z hotelu. Specjalnie tu przyszedłem na obiad. Danie dnia zupka wątróbkowej, na drugie nie wiem. A, wątróbkę wziąłem. Wątróbeczkę. Ziemniaczkami jemy, próbuję. Dzisiejsza lista dań za 20 zł z zupą. Jest tego po prostu ogromna ilość. Hotel Lido, restauracja. Tak jak pokazałem. Obiadki za 20 zł. Polecam. 10 na 10. Pyszne i tylko 20 zł. A podobno jest taka wielka inflacja w Polsce. Lądka Zdroju. Pięknie wyremontowana willa.
i opuszczona. I tak tutaj jest praktycznie na każdym kroku. Rudera i pięknie odrestaurowana willa. Idziemy dalej. Oczywiście Lądek Zdrój ma to szczęście, że nie był zniszczony podczas II wojny światowej. Tego pięknego Wojciecha. Malutki strumyczek, no wiem, że tu jest mostek. Trwa próba przed dzisiejszym koncertem. Jakiś zespół ludowy chyba bardziej, z tego co widziałem. Trochę pokropiło, miały być burze, niestety przeszły bokiem. Szkoda, że nie zaryzykowałem wyjścia w góry, bo jutro bym sobie poszedł drugi raz na Trojak. Zakład Przyrodolotniczy, Wojciech 2. O, w tym miejscu to jeszcze nie chodziłem. Tam gdzieś u góry to jest wieża zegarowa. Też jakaś zabytkowa odnowiona, z tym, że ta wieża zegarowa to pokazuje zły czas. Zresztą jak chyba wszystkie zegarki tutaj. Bo na ratuszu było 5 po 12. Jak była faktycznie 12. I hejna zaczął się faktycznie o 12, ale tej 12 z mojego telefonu, ani z ich zegarka. Słońce świeci na te kamienice, ale ta knajpka tutaj pod numerem 1. Samo wejście i wystrój. Wtorcie goście kawiarni czynna. Michał właśnie. Dom mistrzu Boroku Śląskiego, Michał Klat Staroszy i jego uczniowie. Rzeźbiarze. Płatki języków, którzy na przełomie wieku byli mecenasami sztuki. Zobaczcie, jak kawiarnia retro. Ale tu super. Stoli po swoje książki. Klimat aż się wynęła.
wszędzie można usiąść. Ale tu pachnie kawą, no bo to jest kawiarnia. I tak się idzie. O. I to jest kamienica, do której wszedłem. Nie wiem, to kto to jest, bo jest ciemno, nie przeczytam. No takie klimatyczne lokale, to ja lubię. I zobaczcie, widzicie, tu jest barek, tak. I tu się wchodzi, tu już... Dobra, przerwę, nagram dalej. Dzisiaj sobie mogłem pofolgować i wypić jedno piwko. Jutro wracam do domu. Piękna pogoda. Myślę, że chyba tak ładnej pogody to jeszcze na moim pobycie nie było. Dokręcę jeszcze Wam ten przepiękny lądek Zdrój. Dzisiaj ta trasa naprawdę mi... Dzisiaj. No dobra, Wy będziecie wiedzieli, że to już było wczoraj. Ale to jest dzisiaj, a ten film będzie jutro. Czy tam pojutrze. No na pewno po tym trekkingu. Dobra, się zaplątałem sam. Jestem zmęczony, zadowolony i mam nadzieję, że lądek Zdrój się wyremontuje jeszcze bardziej, przynajmniej dokończą te wszystkie kamienice i że zacznie się ludzie tutaj przyjeżdżać, bo naprawdę są piękne rejony, a ja dzisiaj w górach nie spotkałem, dwie osoby Polaków, chłopak i dziewczyna wjeżdżali na rowerze, a tak to na tym szlaku polsko-czeskim nie spotkałem praktycznie w ogóle Polaków, sami Czesi, to całe rodziny. Nie chcę tego podsumować jakoś brzydko. Nie będę mówił. No nie wiem dlaczego tak jest. Myślę, że Polacy siedzą w Zakopanem i w Mielnie i wysyłają paragony grozy do różnych durnowatych portali. Chyba koniec lądka. Przy okazji wejścia, bo na 20 przyszedłem znowu na tańce. Dzisiaj gruziński jakiś zespół. To jest odremontowana wieża zegarowa, tylko że jak ja byłem przy niej 2 dni temu, to jest też jakiś zabytek. Nie chcę się teraz już szukać jaki. Tutaj jest ten najstarszy Zdrój Józef. Zatem na tym zegarze była zła godzina. I tu jest za 10:05. No i to jest zła godzina, bo jest 1580 rok. To jest, bo w tej chwili jest 19:30, bo zaczęło się tam wykład na temat tańca. I tu jest jakaś zabytkowa kaplica Józefa. Chyba tak. Thank you.
będzie mi brakowało, ale jest fajnie chłodno. Willa, Janina, Lombek Zdroj. O kurde, tamta sławetna patelnia stoi. Pensjonat Janina. Dużo dyplomów podziewczynnych za pomocą organizowania różnych imprez. Super. Biały Zameczek, czyli miejsce, gdzie się kończy most. No niestety na dzień dzisiejszy jest to całkowicie zamknięty teren. Nawet nic się tu nie dzieje, nawet nie ma żadnego ochroniarza, bo jakby był, to bym może go uprosił w jakiś sposób, wiadomo w jaki, żeby mnie wpuścił, dał mi zdjęcie zrobić. Kończy mostek, to miejsce wchodzi, no żeby tam można było dojść, to ja bym tam zrobił przecudne zdjęcia temu mostowi. Niestety nie da się tu wejść na teren. Most jest za drzewami, jest tego nie widać, a może trochę niżej zejdę. Rzut oka na widoki z dworca PKS-u. Tam jest też Góra Trzech Krzyży, na którą ja nie poszedłem. Chyba teraz będzie ją dobrze widać, ale już mi się nie chciało tam. Polana, wejść na polanę. W zimie ma ani siły, ani czasu. Też czasu może bym pewnie znalazł, ale siły. Górę Trzech Krzyży to zdobyłem w Kazimierzu Dolnym, więc to też się zalicza. Tu zaczynałem i tu będę kończył Lądek Zdrój. Przy przepięknym, jedynym w Polsce moście krytym. No kurczę, muszę powiedzieć, że w Lądku Zdroju mi się bardzo podobało. Może dlatego, że były i góry, wieczorami był łyk kultury. Piękne miejsce, w którym mieszkałem, czyli Willa Janina w cichej bocznej ulicy. Do tego mostu od Willi Janina ja mam jakieś 2 minuty na nogach. Do Parku Zdrojowego może 5 maksymalnie jest na nogach. Do Starego Rynku około 10 minut. Ale tam rzadko chodziłem. W sumie tylko chyba na sesje zdjęciowe. Bo tak prawdę mówiąc, góry plus tutaj ten rejon. Pięknie jest. I tak kończymy Lądek Zdrój.